Czwarta edycja turnieju szachowego o Puchar Prezydenta Tarnobrzega cieszyła się w tym roku ogromnym zainteresowaniem. Dla 160 uczestników w hali Mosir przygotowano 40 stołów i 80 szachownic. Mieliśmy ambicje organizować ten turniej w Zamku Dzikowskim, jednak liczba uczestników już, że tak powiem, jest taka, że przekracza możliwości troszeczkę pomieszczeń zamkowych. Jest to turniej o zasięgu międzynarodowym. Mamy dwóch arcymistrzów z Ukrainy, mamy dwóch mistrzów międzynarodowych. Większość zawodników jest z województwa podkarpackiego, ale mamy też z województwa małopolskiego, ze świętokrzyskiego, z lubelskiego. Tarnobrzeski turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund w tempie gry 15 minut na zawodnika. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy urodzeni w latach 2001-2006, juniorzy urodzeni w latach 2007-2011 oraz dziewięciolatkowie i młodsi. Mimo wprowadzonego podziału na kategorie wiekowe, organizatorzy zrobili jeden wyjątek dla Mateusza Różańskiego z Sandomierza, tegorocznego mistrza Polski młodzików do lat 10 w szachach klasycznych. Jest to zawodnik z Polonii Wrocław, mieszkający w Sandomierzu, czy blisko. To jest bardzo utalentowany junior, medalista mistrzostw Polski, dla którego gra z rówieśnikami w zasadzie mniej daje, woli grać z silnymi przeciwnikami, stąd jego udział w grupie seniorów. Czwarta edycja tarnobrzeskiego turnieju szachowego przypadła na obchody 60-lecia Miejskiego Klubu Szachowego. Powstały w 1961 roku jako ognisko szachowe przekształcone w późniejszych latach w sekcję sportową Klubu Siarki Tarnobrzeg. Najtrudniejszy moment klub przeżywał na przełomie lat 1998-99. W ramach pewnych działań reorganizacyjnych przestaliśmy być w jakikolwiek sposób finansowani i musieliśmy pozyskać środki na działalność. Dlatego zabiegaliśmy o nadanie klubowi statusu organizacji pożytku publicznego i takowy status uzyskaliśmy. Dzięki temu mamy możliwość pozyskiwania 1% podatków od osób fizycznych i te środki w jakiś sposób zasilają działalność klubu. Poza tym bierzemy udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta Tarnobrzeg. Mamy również sponsorów, którzy potrafią w jakiś sposób wesprzeć naszą działalność. Te środki generalnie przeznaczamy na udział młodzieży w turniejach szachowych. Zeszły rok był taki skromniejszy. Mogę powiedzieć, bo tylko w 17 turniejach młodzież brała udział ze względu na pandemię. Natomiast mieliśmy rekord dwa lata temu. Młodzież wzięła udział w 50 turniejach, czyli specjalnie to mówię, żeby oddać skalę działalności, ilość rozgrywek, w których młodzi uczestniczą. My praktycznie organizujemy 2-3 turnieje w ciągu roku w Tarnobrzegu. To są związane z feriami szkolnymi, z latem w mieście. No i ten najpoważniejszy turniej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Obecnie w klubie zrzeszonych jest 50 zawodników, wśród których nie brakuje dzieci i młodzieży. Serial w Netflixie, mianowicie Gambit Królowej, on tak nagłośnił szachy, że w tej chwili młodzież w różnym wieku do nas zagląda. Opiekunowie dopytują się o możliwość udziału w szkoleniach. Dzieci zaczynamy szkolić już w wieku lat 5, 6 i starszych. Po 2-3 takich zajęciach dziecko zna wszystkie podstawowe zasady gry w szachy, a później już na tym fundamencie budujemy ciekawszą wiedzę. Zajęcia w Tarnobrzeskim Klubie Szachowym, mającym swoją siedzibę obok dużej hali Mosir, odbywają się we wtorki, czwartki i piątki. Oprócz tych takich oczywistych cech, że tam logika, abstrakcyjne myślenie, mają również takie cechy, które łatwo przenoszą się na inny grunt. To jest koncentracja uwagi, to jest umiejętność podejmowania decyzji, to jest ponoszenie konsekwencji za źle podjęte decyzje. Te cechy
przenoszą się na grunt szkolny, a już w wieku dojrzałym i na naszą pracę zawodową i na grunt rodzinny. Niedawno robiliśmy takie podsumowanie z okazji 60-lecia. To podsumowanie pokazywało, jakie wykształcenie nasi szachiści zdobyli. Mamy matematyków, mamy informatyków, prawników, lekarzy. Czyli widać, że te szachy nikomu nie zaszkodziły, a wręcz odwrotnie. Dlatego serdecznie zapraszamy do klubu na szkolenie, które jest dotychczas bezpłatne.